Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Wujek Mofinek. Pewnego dnia kotociaki rozrabiały przez cały dzień. A kiedy przyszła pora na sen, w ogóle nie chciały pójść do łóżek. Oddaję się. Przykro mi, ale nadszedł najwyższy czas. Chcesz, żebym po niego zadzwonił? Na pewno? Kociaki, mam wiadomość. Zgadnijcie, kto was odwiedzi jutro rano. Wujek Mufinek. Zajmie się wami, a ja i tatuś załatwimy w tym czasie kilka spraw. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wujek Mafinek pojawił się następnego dnia z samego rana. Co słychać, mój braciszku? Dobrze was widzieć. A witajcie, kochani bratankowie. Tak dawno się nie widzieliśmy. Wow, no proszę, ale wyrosłeś. Ha, pewnie już mnie nie pamiętacie, ale nie szkodzi. Po całym dniu ze mną będziecie mnie pamiętać. Mamusiu, tatusiu, zmykajcie. Juhu! Okazało się, że wujek Mafinek gwarantuje dobrą zabawę. Bawił się z kotociakami tak, jakby sam był małym kotkiem i w ogóle nie przejmował się niczym. Zaczekajcie, przecież trzeba posprzątać te pióra. Sprzątanie to nuda. Zamiast sprzątać, poskaczmy na kanapie. Popsuliśmy kanapę. Teraz trzeba ją naprawić. Zostawmy to. Lepiej pograjmy w piłkę. Tak, gramy. Wujku Mafinku, musimy z powrotem powiesić zegar. Lepiej poskaczmy sobie w kałużę. Hej! Wujek Mafinek okropnie się dziś zachowuje, nie sądzicie? Zamknijmy go na zewnątrz. Tam przynajmniej nic nie popsuje. A co będzie, jeśli popsuje nam drzwi? Hej! Ha! A może zaśpiewamy mu kołysankę i pójdzie spać? Dość, wujaszku, oczka zmruż. Pora przestać broić już. Ja kocham broić, dokazywasz, to moje motto. Psotny kot, psotny kot. Boję się, że kołysanka nam nie pomoże. Lepiej mu dać magiczne usypiające cukierki. Psotny kot, psot... Szkoda, że takie cukierki wcale nie istnieją. Ha, ha, moje kociaczki! Chodźcie i wyściskajcie wujaszka! Mamusiu, tatusiu! Pomóżcie nam! Wujek Mafinek zachowuje się okropnie. Ore, ty, naprawdę? Czyżby tak samo jak wczoraj zachowywały się pewne kotki? Jakie? Masz na myśli naszą trójkę, prawda? Co? O nie! Nie chcę być taki jak wujek Mafin. Ja też nie, nie ma mowy. Mam w takim razie pomysł. Musimy być grzeczni i nie rozrabiać. Wtedy nie staniemy się tacy jak wujek Mafinek. Widzę, że nauczyliście się czegoś. Ja tylko odegrałem swoją rolę. Wujek Mafinek to utalentowany aktor. Zaprosiliśmy go, aby pokazał wam, jak wygląda ktoś, kto cały czas źle się zachowuje. Na co dzień wasz wujek Mufinek jest zupełnie innym kotem. Tatuś ma rację. Ja naprawdę zawsze słucham innych i słynę z nieskazitelnych manier. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Potem wszyscy wspólnie zabrali się za sprzątanie bałaganu, który zrobił wujek Mafinek. A kotociaki zachowywały się wzorowo, pomagały ze wszystkich sił i dobrze się bawiły. Pakowanie! Pewnego dnia tatuś powiedział, że wybiera się w delegację do innego miasta. Popatrzcie, to mój bilet na pociąg, który odjeżdża o 3:00. Jadę na konferencję piekarnictwa. Och, to wspaniałe i ekscytujące, mój drogi. Oj, mamy mało czasu. Muszę cię przecież spakować.
Biegają po domu jak nakręceni. To oczywiste. Pakowanie się na delegację to ważne zadanie. Trzeba pamiętać o spakowaniu wszystkich potrzebnych rzeczy. No to pomóżmy tatusiowi w pakowaniu. Dzięki temu nie zapomni niczego ważnego. Pomożemy mu! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! No dobrze, co tatuś musi ze sobą spakować? Coś do mycia, prawda? Szczoteczkę? Ręcznik? Czepek do kąpieli? Mydło i gąbkę kąpielową? Suszarkę! Musimy też koniecznie spakować tę gumową kaczuszkę, którą tatuś zawsze zabiera do wanny. Tak, i trzeba spakować coś do jedzenia i spania. Tatuś musi mieć coś do ugotowania obiadu. Jakieś talerze, widelce, łyżki, kubeczki, podkładkę. No i czajnik, jeśli chciałby zrobić herbatę. A do herbaty przyda się dżem. Malinowy czy truskawkowy? Lepiej spakujmy oba. Ojejciu, zapomniałabym o serwetkach. Przydadzą mu się też ciepłe swetry i szaliki na wypadek, gdyby było zimno. I parasol na wypadek deszczu. I płetwę, jeśli zechce popływać. I dmuchany materac, jeśli będzie powódź. Świetnie. Co jeszcze spakować? Kotociaki długo myślały nad tym, czego tatuś jeszcze potrzebuje. Teraz trzeba spakować to do walizek. Jeszcze tylko kilka rzeczy. Teraz zostało tylko jakoś pozamykać walizki. Jupi, jesteśmy super! Spakowaliśmy tatusiowi walizki. Tatusiu! Ojejku, kotki, wyprowadzamy się? Spakowaliśmy tatusia, teraz może jechać w podróż. Ojej! To bardzo urocze z waszej strony. Ale to odrobinę za dużo na dwudniowy wyjazd! Wiecie co, mam znakomity pomysł. Powinniśmy wyjąć wszystko, co się może nie przydać, a zostawić tylko to, co tatuś musi mieć. Okazało się, że wszystkie potrzebne rzeczy zmieściły się do podręcznej teczki. Teraz mogę w końcu wyruszać. O rety, zostało pół godziny do odjazdu pociągu. Lepiej wezmę mój bilet. Na moje wąsiki! Zgubiłem bilet! Spokojnie, mamy czas. Drogie kotki, szukamy biletu tatusia. Dziękuję wam, ale jest już za późno. Mój pociąg właśnie odjechał. Więc nici z mojej delegacji. O nie, a tak się napracowaliśmy przy pakowaniu. I dobrze, że tatuś jest spakowany, bo ma jeszcze masę czasu. Kochanie, twój pociąg odjeżdża dopiero jutro o tej porze. Jak to? Po prostu pomieszały ci się daty, kochanie. O, faktycznie. O rety, ale ze mnie gapa. Czyli tatuś będzie mógł pojechać w podróż służbową. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Skoro tatuś był już spakowany na wyjazd z wyprzedzeniem, mógł poświęcić resztę dnia na przeróżne zabawy z kotkami. Mleczak. Pewnego dnia podczas śniadania Pianka poczuła coś dziwnego. Oj, wiecie co? Chyba ząb mi się rusza. To dobrze. Zaczynają ci wypadać mleczne zęby. Co? Mamusiu, to znaczy, że nie będę ich mieć? Nic się nie martw, to tylko mleczaki. Kiedy mleczaki wypadają dzieciom, to znak, że rosną im nowe ząbki. Takie, które już będą na zawsze do końca życia. Crackers i ja już kiedyś przeszliśmy przez to wszystko. Więc to znaczy, że będę mieć nowy ząbek? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Pianka pokazała wszystkim swój ruszający się ząbek. Patrzcie, ruszę się! Super, niedługo ci wypadnie, ale fajnie! A ja nie byłam zadowolona, kiedy moje mleczaki zaczęły wypadać. Nie wyglądałam wtedy zbyt ładnie.
Kiedy mnie wypadały zęby, miałem nadzieję, że wyhoduję sobie zamiast nich wielkie, straszliwe kły. Ale nic z tego nie wyszło. Ale jak już wypadnie ci ząbek, połóż go pod poduszkę. W nocy przyjdzie wróżka Zębuszka i w zamian za niego zostawi ci prezent. Super! Bardzo chciałabym dostać prezent od wróżki Zębuszki. A jest jakiś sposób, żeby ten ząb mi szybciej wypadł? Możesz na przykład ugryźć jabłko. Ząbek utkwi w miąższu i będzie po kłopocie. A co jeśli przez przypadek połknę swój ząbek razem z kawałkiem jabłka? Au! Wróżka Zębuszka nic mi wtedy nie da. Ja ci radzę obwiązać ząb sznurkiem, który będzie przywiązany do auta. Kiedy auto ruszy, ząb bez trudu wypadnie i po kłopocie. Au! A jeszcze lepiej, jeśli przywiążesz sznurek do samolotu. A co jeśli ząb mocno się trzyma i nie zechce wypaść? Jeśli ząb nie będzie chciał wypaść, wystarczy, że pójdziesz do dentysty. Ja tak zrobiłem. To był ciemny, mroczny gabinet dentystyczny, a ja się bardzo bałem. Dentysta miał czarną maskę na twarzy i ciągnął i szarpał i tarnosił mój biedny, malutki mleczak. Tak, to cały kleksik i jego straszne historie. Gabinety nie są mroczne, a dentyści nie noszą takich masek. Oni są mili i przyjaźni. Nie boję się dentysty, ale i tak nie chcę go odwiedzić. Najlepiej będzie, jak poczekam, aż ząb sam wypadnie. Chwila. Pora na obiad. Chodź zjesz coś, Pianko. Pianka przez cały dzień nic nie jadła, a jej ruszający się ząb wcale nie chciał wypaść. Dość tego. Natychmiast dzwonię do dentysty. On szybko rozwiąże problem. Dzień dobry. Chcę umówić córeczkę do dentysty. Ale ja naprawdę to nie chcę iść do dentysty. Bardzo się boję wizyty. Nic się nie bój, Pianko. Pójdziemy tam z tobą. Tak. No dobrze, Pianko, otwórz szeroko buzię. Pyk! I oto nasz mały mleczak. Już po wszystkim? Tak, a już niedługo będziesz mieć nowy, stały ząb. Ale pamiętaj o jednym. Dbaj o ząbki, szczotkując je, nitkując i odwiedzając mnie. Bardzo panu dziękuję. Teraz mogę zostawić mój ząbek w wróżce Zębuszce. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Chwileczkę. Oj, tatusiu, chyba będziesz musiał tu zostać. Twoje zęby wymagają borowania. Pewnie jesz dużo słodyczy, co? No ja... To konieczne, przecież pracuję w fabryce cukierków. Każdy musi dbać o swoje zęby i ograniczać słodycze. Trzeba dwa razy dziennie szczotkować i nitkować zęby, a dzięki temu na pewno będą zdrowe i mocne. Kotki nurkują! Pewnego dnia tatuś zabrał kotociaki w odwiedziny do dziadka, który mieszka w latarni morskiej. Witajcie, kochane kotki! Cześć, dziadku! Tato! Witaj, syneczku! Możesz już jechać do pracy. Nasza czwórka będzie się świetnie bawić. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ocean jest dzisiaj bardzo spokojny. To świetna wiadomość, bo będziemy mogli popływać pod wodą. O czym dziadek mówi? Mamy pływać pod wodą? Nigdzie tu nie widzę łodzi podwodnej. Hej, to co, jesteście gotowi, kochani? Pora na nurkowanie. Pora na co, dziadku? Nurkowanie. Będziemy dzisiaj wspólnie pływać pod wodą. Ale dziadku, jak my będziemy oddychać? Dostaniecie ode mnie specjalne pojemniki z powietrzem. Ale dziadku, jak będziemy widzieć pod wodą? Dzięki specjalnym podwodnym maskom. A co z przemieszczaniem się? Spokojnie, dostaniecie ode mnie płetwy. A oprócz tego fajne piankowe kombinezony. Widzę, że nurkowanie wymaga wielu rzeczy. A po co się w ogóle pływa pod wodą?
Tam na pewno jest bardzo mokro, prawda? Będziemy szukać pięknej, drogocennej, wyjątkowej muszli w pobliżu tamtych skał. Ostatni jest z mokłym kłaczkiem. Kociaki, czekam na was. Naprzód! Pod wodą kotki czuły się lekkie, niczym małe kocie piórka. Morski potwór ugryzł mnie w ogonek! Budyniu, to tylko mały krabik. Nie jest straszny. Nie panikuj. Nie, dziadku, wystarczy mi już tego nurkowania. Wiesz co, Budyniu? Nie zostawię cię tutaj samego. Ja też nie. Jeśli będę pod wodą, to się nie opalę. No, jak chcecie. W takim razie sam poszukam tej pięknej, tajemniczej morskiej muszli. Hop! Kotociaki pożyczyły lornetkę dziadka, żeby rozejrzeć się po okolicy. Ojej, przez lornetkę doskonale widać góry, a nawet ptaszki. Chcę zobaczyć. Ja też. Nie, ja. Nie ma mowy. Jeszcze oglądam. O nie, dziadek będzie na nas zły. Mam naprawdę dobry pomysł. Zanurkujmy i znajdźmy lornetkę. Haha, faktycznie dobry pomysł. Wskakujcie. Dziadek cały czas obserwował kotociaki i był zadowolony, że jego wnuczkowie w końcu zrozumieli, że nurkowanie jest naprawdę fajne. I co, kotki, spodobało wam się nurkowanie? No pewnie. Zobacz, co znaleźliśmy. Dziadku, a ja odkryłem niesamowity skarb. A ja znalazłam tę piękną muszelkę. O, to dokładnie taka muszelka, jaką miałem nadzieję znaleźć. To chyba ja powinienem się uczyć nurkowania od was. Hej, dziadku, a właściwie po co szukałeś takiej muszli? Do czego ona służy? Widzisz, w tej muszli możesz usłyszeć szum wszystkich mórz. Jest cudowny. Proszę, przyłóż do ucha. Nurkowanie nie jest łatwe, ale kotociaki zrozumiały, że jeśli ktoś chce się czegoś naprawdę nauczyć, to się nauczy. Sny na życzenie. Pewnego poranka kotociaki opowiadały sobie, co im się śniło. Mnie śniło się dzisiaj, że pływałem małą łódką po rzece. A mnie się śniło, że mierzyłam śliczną sukienkę. A mnie, że jadłem cukierka większego niż moja głowa. Ciekawe, gdybym wymyślił jakiś sen, to czy można go sobie przyśnić? Nie jestem tego pewien, ale nie szkodzi spróbować. Jeśli to się sprawdzi, będziemy mogli śnić każdej nocy, o czym tylko chcemy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie chcę, żeby przyśniło mi się, że pływam na statku po oceanie. Ja chcę śnić o tym, że jestem księżniczką w zamku. Ja chciałbym, żeby przyśniły mi się kolorowe motyle. Tej nocy kotki schowały swoje rysunki pod poduszki. Czas na bajkę. Przeczytam wam Kota w butach, czyli historię o słynnym kocie. Już rano, prawda? Tak, na to wygląda. Eksperyment jednak nie wyszedł. Śniło mi się, że próbowałem łapać ryby i wyłowiałem buty. U mnie niestety też nie zadziałało. Co prawda śniło mi się, że byłam księżniczką, ale mieszkałam w wielkim bucie. To dlatego, że wczoraj wieczorem tatuś przeczytał nam bajkę o kocie w butach. W twoim śnie też były buty? Oczywiście. Śniło mi się, że miałem na sobie ciężkie buty pełne cukierków. Ciekawe, Budyniu, dlaczego w każdym z twoich snów jest jedzenie? Sam nie wiem, ale może to dlatego, że za dużo myślę o jedzeniu, kiedy leżę w łóżeczku i zasypiam.
Jesteś genialny! Powinniśmy przez cały dzień myśleć o tym, co chcemy zobaczyć we śnie! I kotociaki spędziły cały dzień, myśląc o tym, co chciałyby zobaczyć w nocy we śnie. Jestem piękną księżniczką. Duży, szybki statek. Bardzo duży, szybki statek. Piękne motylki. Motylki. Mnóstwo motylków. A kiedy nadszedł czas na bajkę na dobranoc... Czas na bajkę o czerwonym kapturku. Dziękuję. Właśnie, dobranoc. Jestem księżniczką. Wielki statek. Jestem księżniczką. Motylki. Wielki statek. Wielkie dzięki. Przez ciebie całą noc śniły mi się motylki. To jeszcze nic. Mnie się śniło w nocy, że jestem księżniczką. A mnie śnił się wielki statek. Był bardzo dziwny, bo miał skrzydła jak motyl. Nasze sny się wymieszały, bo przed zaśnięciem słyszeliśmy siebie nawzajem. Mam świetny pomysł. Nie rozmawiajmy dzisiaj ze sobą. Dzięki temu każdy zachowa swój sen dla siebie. Kotki bardzo starały się skupić na swoich snach i bardzo się tym zmęczyły. Więc kiedy nadeszła noc, były tak zmęczone, że nic im się nie przyśniło. Wczoraj praktycznie cały dzień myśleliśmy o tym, co chcielibyśmy zobaczyć we śnie, ale nic z tego się nie przyśniło. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie można mieć snów na życzenie? Ha, może dlatego, że to niemożliwe, Pianko. Nasze sny to tajemnicze i niezwykłe niespodzianki. I dlatego są takie fajne. A jeśli chcecie, żeby sny były ciekawe i pełne wrażeń, musicie w ciągu dnia robić ciekawe i fajne rzeczy. Dzięki temu zdobywacie nowe doświadczenia. Hej, to prawda! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przez cały dzień robiły mnóstwo ciekawych i przydatnych rzeczy. Wieczorem, z głowami pełnymi nowych doświadczeń, szybko zasnęły. A w ich kolorowych snach pojawiły się niespotykane dotąd zaskakujące i fascynujące rzeczy. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Bluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.